Witamy w programie Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego. Tym razem zaczynamy od mikołajkowej i świątecznej atmosfery, która udzieliła się mieszkańcom miasta. Na polkowickim rynku stanęła choinka. We wtorek, 6 grudnia, punktualnie o 17:00 zachwyciła mieszkańców i rozbłysnęła w sercu miasta. Tradycyjnie w mikołajki rynek wypełnił się tłumem mieszkańców. Bardzo się cieszę, że już tradycją stało się to, iż odpalamy lampki choinkowe na polkowickie choinki. W rynku 6 grudnia w święto świętego Mikołaja. To być może troszeczkę skromniejsze iluminacje w tym roku na ulicach miasta, ale atmosfera w Polkowicach na pewno jest bardzo gorąca, bardzo świąteczna i tego wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzę. Polkowiczanie przy tej okazji mogli spotkać się z Mikołajem i złożyć sobie życzenia. Przede wszystkim radości, tej dziecinnej radości, która zawsze nam towarzyszyła przy jakimś tak nawet drobnych upominkach. I to nie chodzi o nie wiadomo jak drogie, tylko o to, żeby być razem i cieszyć się z tego, co się ma. Więc najważniejsza jest ta radość i bycie razem z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi. Więc życzyłabym sobie być w tym gronie takich ludzi. Dużo, dużo zdrowia i dużo szczęścia na następny rok. To jest najważniejsze. Nie pieniądze, ale zdrowie. I żeśmy wszyscy byli razem. Dużo radości, dużo uśmiechu, radości. Tego jest na co dzień każdemu potrzeba bardzo. No, żeby dzieci były szczęśliwe, w szczęśliwych rodzinach wyrosły. Żeby ten dzień bardzo miło wspominały. Żeby ten dzień był niemalże codziennie. A teraz przechodzimy do najnowszych inwestycji. W budynku należącym do stacji uzdatniania wody w Suchej Górnej pojawiła się nowa instalacja ogrzewania. To dzięki inwestycji gminy Polkowice. Zmiana jest spowodowana tym, co obserwujemy w zasadzie od początku tego roku, czyli znaczną zmianą cen energii. Przede wszystkim gazu. Patrząc na ten obiekt, opłaty wzrosły kilkukrotnie w stosunku do roku ubiegłego, jeśli chodzi o utrzymanie tego budynku właśnie w zakresie gazu. Po wybudowaniu instalacji fotowoltaicznej, tak jakby następnym krokiem było przejście na inny sposób ogrzewania tego budynku, czyli instalacja pomp ciepła. Instalacja jest również bezpieczniejsza dla środowiska. Wykorzystywana jest odnawialne źródło energii, bo ta energia, która zasila tą pompę, no niejako produkowana jest tutaj na miejscu. No może w tym okresie mniej, ale w okresie już wczesnowiosennym czy późnojesiennym na pewno tak. Poza tym to przede wszystkim niższe koszty utrzymania. Kilowatogodzina energii elektrycznej kosztuje około 80 groszy. Kilowatogodzina, na tą chwilę, kilowatogodzina energii powstającej z gazu teraz kosztuje 1,10 zł, a był czas, gdzie kosztowało nawet 1,75 zł, czyli tutaj już różnica jest znaczna. A gdybyśmy dodali do tego, że pompa ciepła z 1 kWh energii elektrycznej wyprodukuje 3 kWh, co najmniej 3 kWh ciepła, to już mamy znaczną różnicę. A gdybyśmy dołożyli do tego jeszcze, że kocioł gazowy też ma jakąś sprawność i z 1 kWh zużytego gazu wyprodukuje, no powiedzmy 0,8 kWh ciepła, no to widzimy, że rachunki są co najmniej 4-5-krotnie niższe. Na terenie gminy znajdują się jeszcze 4 obiekty, które do końca roku zostaną wyposażone w takie pompy ciepła. I na każdym z tych obiektów przejdziemy na zasilanie w ciepło za pomocą pomp ciepła. Na chwilę obecną pracuję już na 3 oczyszczalniach, 4 oczyszczalnia jeszcze wymagała rozbudowy instalacji zasilającej, bo tam wcześniej było ogrzewanie nie gaz, tylko były panele elektryczne, które też doszliśmy do wniosku, że należy wymienić i przejść na ogrzewanie pompy ciepła. Ale wiązało się to z budową instalacji cieplnej jeszcze wewnątrz budynku.
Poza tym mieszkańcy mogą wziąć udział w trzecim etapie konsultacji społecznych dotyczących budowy kolei na terenie Polkowic. Pierwsze konsultacje na temat przebiegu tego polkowickiego odcinka kolei aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego odbyły się jeszcze latem tego roku. Wtedy to wykonawca przedstawił cztery warianty przebiegu tej kolei przez Polkowice. Każdy z nich był omawiany szeroko przez mieszkańców, którzy byli na konsultacjach. Można było zadawać pytania, można było swoje sugestie przeprowadzić, można było zapytać o detale różne. Po tych konsultacjach wykonawca zdecydował, że przeprowadzi ankietę wśród mieszkańców Polkowic, która z czterech opcji przedstawionych przez niego najbardziej odpowiada Polkowiczanom. Jako że ta ankieta była dość ogólna w swojej treści, gmina Polkowice zarówno w Gazecie Polkowickiej, jak i w mediach społecznościowych przedstawiła swoją ankietę, gdzie można było się wypowiedzieć konkretnie na temat tej kolei w szczegółach. Wyniki tej ankiety zostały przekazane wykonawcy. On wziął pod uwagę sugestie mieszkańców Polkowic. No jedną z nich, myślę, taką bardzo kluczową jest to, że zaniechano zupełnie projektowania linii kolejowej odcinającej osiedle Polanka od Polkowic. Konsultacje odbędą się 12 grudnia o godzinie 17 w sali konferencyjnej Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Kolej to bardzo istotny projekt dla miasta. Bardzo ważny głos mieszkańców o tym, jaki przebieg z przedstawionych wariantów wydaje się dziś najbardziej odpowiedni. I po to też te konsultacje zostały zorganizowane. Mamy pięć wariantów przebiegu linii kolejowej przez Polkowice, o tym dyskutujemy. No i przede wszystkim konkretyzują się w końcu te plany na budowę kolei aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego, na to, aby ta kolej do Polkowic w końcu dotarła. Oprócz obsługi samych mieszkańców mógłby również służyć rozwojowi dalszej strefy ekonomicznej w Polkowicach, czyli między innymi polegałby na dowozie pracowników właśnie do strefy. Ostatnią częścią konsultacji, trzecią, będzie spotkanie już w latem, prawdopodobnie w sierpniu przyszłego roku. No tam będzie już konsultant miał za zadanie przedstawić konkretną jedną linię wraz ze wszystkimi tymi rzeczami, które dodatkowo powstaną podczas projektowania. Nie ma rozwoju żadnego samorządu, jeżeli po drodze jest wykluczenie kolejowe, a w każdym razie ten rozwój jest bardzo, bardzo utrudniony. Dlatego z taką determinacją będziemy dążyli do tego, żeby kolej w Polkowicach była jak najszybciej, żeby to była kolej nowoczesna, bezpieczna i szybka. To wszystko w tym programie. Na następny zapraszamy już za tydzień.